Najbardziej taką wersją fit są pączki, które nie są pieczone w głębokim tłuszczu, czyli pieczone w piekarniku. No ale łasuchy nie są zbytnimi zwolennikami tej wersji, bo jednak tłuszcz jest nośnikiem smaku. Zaczynając od najmniej tłuczących, tych pieczonych, smażonych w głębokim oleju, to jest około 250-270 kalorii. Zwykły pączek z niewielkim ilością nadzienia, czy to będzie konfitura, czy jakiś dżem, czy coś dżemopodobnego w kolorze czerwonym, posypany niewielką ilością cukru pudru, tak? Czyli to będzie jakieś tam najmniejsze zło, jeśli chodzi o skład tego pączka. Ale idąc dalej, faktycznie one będą coraz więcej tych kalorii miały, dochodząc nawet do 500 przy jednej sztuce, czyli to ten szczyt tam na pewno będzie taki z bitą śmietaną, czy z jakimś kremem ciężkim i jeszcze oblany dużą ilością lukru. No ale oczywiście możemy sobie na taką bombę pozwolić, pod warunkiem, że zaplanujemy, w jaki sposób ją spalimy. Taki przeciętny pączek, ten 300-350 kalorii, to wtedy musimy około 30 minut ćwiczyć aerobik, tudzież iść na squasha, na tenisa, około 35 minut pływać. Albo dla osób, które nie preferują aż takiej aktywności, możemy przejść w porządki domowe, czyli prasować 2 godziny. Ewentualnie możemy się wziąć za mycie okien, mniej więcej też około 70-80 minut, żeby pączka spalić. Więc pytanie, czy warto jeść aż tak bardzo kaloryczne pączki i potem tyle czasu poświęcać, żeby ta nadwyżka kaloryczna, żeby się jej po prostu pozbyć.